Kupiliśmy, mili Państwo, testy. Testy kupiłem, o. Także mam chyba wszystko już w tej chwili. Dobra, do Pana. Cofam się w jakiś sposób. Piękny Mustang obok mnie stoi. No, nie każdego stać. No, wiadomo, to są samochody. Już z przeszłości, że tak powiem, nie? Muszę się jakoś stąd wytegować. Muszę zmienić, jak to się mówi, o 180 swoje ustawienie. Inaczej wyjechać, no bo inaczej stąd nie wyjadę. Muszą mnie puścić. Nie przywalił nikomu. Dobra. Dobra, idziemy teraz. Tu nie ma. Tu jak coś jedzie, to ewentualnie. Jak się bosko jedzie, kochani, jak silnik normalnie pracuje. Nie wiem, mówiłem, że znam tajemnicę, co się wydało. No powiedzmy, wrócę trochę do tych starych spraw. EGR przydał się wymienić, no bo wiadomo, to już jest lata. 356 tysięcy przebiegu, no to jest 20 lat. Słuchajcie, natomiast dekiel zaworów to się też przydało zrobić, że tak powiem, ponieważ uszczelka gdzieś była już, jak to się mówi, spalona i stwardniała i one, no niestety, wyrzucały. Ślady były, że na wtryskiwaczach się coś dzieje. Dziękować Bogu, że się to udało. Gniazda były zasadzone, no to tam trochę wyczyścił pierwszą razą, drugą razą tam też coś poprawił. No i kupiłem filtr paliwa. Nie wiem, proszę mi wierzyć. Wiele rzeczy wiem, ale drobne jakieś rzeczy nie wiem. Wydawało mi się cały czas, że ten filtr ma jakieś dziwne obok coś i on jest większy. Raz kupiłem, nie pasował. Zwróciłem. Później dałem sobie spokój. Wreszcie pojechałem do takiego sklepu, warsztat i hurtownia. Trochę z nimi miałem na pieńku. Przyznam się szczerze, że tak i po trochu z mojej winy. Ale sprawę załatwiłem, zachowałem się po latach kulturalnie. Przeprosiłem słowo, podałem rękę właścicielowi, jest ok, wszystko. Ja mówię, proszę mi o pomoc, mówię, czy nie wiem, po winie, czy jak, czy coś, bo mnie oszukują, etc. Małżonka jego sprawdziła, weszła w komputer, wszystko dokładnie posprawdzała, elegancka, jak to się mówi. Okazuje się, że to. Przyglądam się w pudełku, no jest trochę różnica, czyli tamci próbowali mnie oryginać, jak to się mówi. Dobra. Wymieniono filtr paliwa, no skomplikowane to jest, jakby. To nie jest taki zwykły filtr, powiedzmy, co zakładany jest na końcówkach przewodu w samochodzie. Kochani, powiem tak. No wszystko zrobili. Ja bym sobie w międzyczasie tam, jak byłem, bo było zimno, przeszedłem na drugą stronę ulicy, był Orlen, no mówię, wezmę sobie kiełbaskę, czy tam jakiegoś, no, jak to się mówi, berlinkę z bułeczką, gorąco kawę. No tam mi zeszło z pół godziny, może godzina. Miłe towarzystwo było, w sensie obsługi, dwie miłe panie. Lubię pogawędzić. Jedno było młodsze o dużo, ale
nie wiem, każdy starszy zwracał uwagę. Młoda, śliczna, piękna dziewczyna, kobieta, można powiedzieć, nie? No ale dobra. No i wróciłem na tego. Okazało się, że mój samochód już jest dobry, tam jeszcze jakaś drobna kosmetyka. No i wycofywanie wszystko. Do zapłaty 450 zł dałem 500, bo nie to, że śpię na tych pieniążkach i pluję, ale po prostu za solidność tego. Chwileczkę czekałem, dużo nie, bo tam, no wiadomo, zawsze jest ktoś w mieście znaczący, z którym się trzeba liczyć i wszyscy inni na bok muszą odejść. To tak wszędzie jest, w każdym mieście, w całym kraju. No i summa summarum, wyjechałem, pięknie idzie wszystko. No jaka tajemnica, co się wydarzyło? Komputerowcy cuda wymyślali dosłownie, no bo wiadomo, no żeby zarobić. Nie tylko, może akurat coś w przyszłości, może coś. Słuchajcie, mili państwo, ten właśnie cholerny filtr paliwa był zapchany i częściowo podawał, częściowo nie podawał, że tak powiem. I to były te główne przyczyny. Prawdopodobieństwo przepływościomierz u mnie był, to znaczy tak jakoś brudny i coś w elektronice się tam działo, no summa summarum. No zamówiłem, przyszło, mam drugi jeszcze na zaś, bo taki sam wymontowałem na szrocie za chyba 20 zł, że tak powiem, to i tak się opłacało. No jest, bo jest na razie czego. Słuchajcie, chodzi i będzie chodziło. Najważniejsze, no, to żeby rozrząd wymienić. I tyle. Samochód jest sprawny. Silnik jest dobry, nie ma co szukać. Także, no powiedzmy, trzeba zrobić rozrząd, trzeba zrobić hamulce i jeździć. I jeździć i tyle. I nie macie co pindolić, kochani. Także na razie tymczasem idę po cichu.